Dobra, niedaleko ludzie lądują, więc musimy szybko to zrobić i spieprzać stąd. Więc ja tutaj już ogarniam domy. Czy jakąś broń mam? Nie, no musimy wszystko znaleźć. No co a nie, mam coś. A nie, nie pas masz narzędzia, o Jezu, to wygląda jak broń. Dobra, mam hełm. Czy można tutaj wszystkie szafki brać? Dobra, mam kask. Nie, nie, tylko to, co leży na ziemi. Ja sobie tylko wezmę trochę przyciski kontroli. Czułość troszkę. O Boże, przyjść na obszar za 5 minut. Gdzie mamy obszar? Jesteśmy w obszarze, dobra, nie musimy się martwić. Mapa podem. Ale musimy szybko. Tak, musimy szybko coś znaleźć. O Jezu, nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma. Dobra, idę do następnego domu. Oni już się tam napieprzają. Czym? Lewym? A, bo dobra, po prostu. Idź do drugiego domu, idź do drugiego, ja tutaj poszukam. Słyszę, bronisz, o wow. Tak, no już się napieprzają. Ale to jest już, fajne, tylko wiesz, trzeba ogarniać. Jest, dobra, mam Uzi. I mam Uzi. Amunicję, wysokie buty dobra. Sportowe. Ja mam Uzi, więc jest spoko. Buty robocze, dobra, zmieniam. I co to jest? A, i ogólnie jak znajdziesz, jak znajdziesz broń, to możesz też znajdować. O, mam plecak, dobra. A można otwierać? Mam dla ciebie plecak, chodź do mnie, nie? Takie buty robocze, poczekaj, bo jeszcze tutaj tak szybko. W kiblu, ogólnie, możesz broń zbierać... mam, broń mam, broń mam. No to bierz, możesz też zbierać ulepszenia do broni. Tak tłumik lunety... właśnie wziąłem tłumik, dobra. Wziąłem kask. Dobra. Super. Tylko musisz to pod tabem potem zamontować, nie? Jak masz broń jakąś, to musisz to zamontować. Znaczy mam pod... Chyba już to... Aha, tłumik, o to ci chodzi. Chodź do mnie. A i każde rzeczy, okej, mam granat. I każde rzeczy, jak na przykład hełmy, koszulki, kamizelki mają swoje poziomy. I masz do trzech poziomów. I im wyższy poziom, tym oczywiście lepsze. No dobra. Ja mam chodź tak. Do mnie na górę, na górne piętro. Shirt, chodź do mnie i tutaj na górze oczywiście. Jest plecak. Chodź. Dobra, już idę. O! Mam dotację, dziękuję bardzo. What? Już 27 osób padło. Juliako. Dobra. Tutaj. Tu masz plecak. Dziękuję bardzo za dotację. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, już mam. Jesteśmy ogólnie w obszarze, więc nie I musimy się na razie martwić. W plecaku mogę więcej mieć rzeczy? Tak. Do plecaka możesz ładować. O, shit! Dobra, mam karabin. Pięknie. Gdzie był? Mam karabin. Dobra, ja mam ten. Amunicję. Ja mam pistolet, ale chyba nie wiem, czy mam amunicję do niego. To może zobaczyć. A nie, mam 15. Czy mogę? Dobra, ostrożnie, uruchamiam nas. Masz shotguna tutaj, bierz sobie shotguna. Where? Chodź do mnie. Tu do mnie. Bierz shotguna. Dobra, katana, maczetę. No możesz też wziąć sobie, pewnie, że tak. I tutaj masz amunicję, bierz amo do shotguna, bo leży. Okej, ja szybko sprawdzę strefę, jesteśmy w strefie, dobra. I ja sobie zaznaczę, że musimy iść... Tutaj jest środek, okej. Czyli pod E mamy... Fajnie, że gra jest amunicję? Troszeczkę... No zbierasz po prostu amunicję i przeładowujesz pod R. Automatycznie ona idzie? Automatycznie ona idzie do rodzaju broni, tak. Dobra, to bo ja muszę R klikać. Faktycznie, zapomniałem. Kliknij R, żeby przeładować od razu. Tak, musisz przeładować. Tak. Dobra. Zauważyłem. Myślę, że możemy się stąd ruszać. Jesteśmy w miarę fajnie uzbrojeni. Możemy ja jestem na bliski dystans. W sumie. Dobra, come on. Ten dom sprawdziłeś tutaj? Po lewej? Tego jeszcze nie. Dobra, to ogarniemy go szybciutko. Ja pierdykam, ale dobra gra. Zamykaj drzwi za sobą. Zrobiłem to. Okej. Okay. Co to jest... I ogólnie masz też coś takiego jak strefy bombardowań, że lecą samoloty i bombardują różne randomowe strefy, ale nie znajdujemy się w tej. Pod M jak masz mapę, to masz taką czerwoną strefę. O dobra, ja też biorę shotgun. No dobra. I na tej czerwonej, o kurde, albo shotgun, albo karabin, dobra, to ty będziesz miał shotguna. Ale jest ammo, to ja sobie wezmę. Tak, chodź, dam ci ammo, bo tutaj wziąłem. Kaliber 20. Jak się wyrzuca? O Jezu, nie wiem jak się wyrzuca. Tutaj wyrzucam? Nie. O kurde. Jak się wyrzuca? Może prawy? Nie. Nie mogę wyrzucić. A bo tutaj? A nie, o, ja. Dobra, chyba wyrzucasz dobra, poza wyrzucam. Ten. To ja chyba wziąłem. Tak, wyrzucam, dobra. Nie wziąłem. A dobra, jest, teraz. Tutaj, bierz. I tu masz też ammo do shotguna jeszcze w łazience. Bierz. Ty będziesz, że tak powiem, blisko kontaktowy super, tutaj. Super. I mam jeszcze kask. Jakie to wygląda? Tylko który poziom masz? Pierwszy pewnie, nie? To jest pierwszy. Poziom pierwszy, plecak poziom pierwszy. Ta, no dobra, za minutę musimy być w strefie. A że jesteśmy w strefie, więc jesteśmy. Ale tutaj, ubranie tak nie powiem. Ma poziomu u mnie. Ubranie chyba właśnie nie ma poziomu z tego co. Nie no wiem, dobra. Być może to ubranie nie ma poziomu. Dobra. Możemy się stąd szybciutko ruszyć, ewakuować, no, ale rozglądajmy się oczywiście. Czyli musimy naprzód, żeby w polu obręby. Na E w kierunku E, czyli East, czyli zachód, tak? Nie, wschód. Na wschód musimy się kierować i tam jest, że tak powiem, w głąb strefy, bo w strefie w tym momencie jesteśmy, więc możemy się przemieszczać w tamtą stronę
i sobie, że tak powiem, eksplorować różne domki po jakieś tam, nie wiem, ciuchy czy coś, nie? Ciepiały, ewentualnie ciepiały. Pojazd jakiś można znaleźć, bo to też są pojazdy, nie? No teraz mi ładnie działa, stare... w 60 FPS-ach w miarę. No, no ja tam nie wiem, czy mam 60, raczej nie. No nie no, powinieneś mieć tak jak ja, albo nawet lepiej. Dajcie mi, dajcie mi znać na streamie, czy wszystko jest okej. Okay. U mnie wiesz, widzę, że okej. Czasami, okay. Czasami gorsze jakościowo... O Jezus, myślałem, że ktoś strzela do mnie, a to dotacja, nie? 5 sekund. Kiedy jedziesz do Czarnobyla? Do Czarnobyla pojadę... Wow. Okej, jeszcze czyta. Jest stara, ale duża do mapa. Do Czarnobyla jeszcze nie mam... ta strona, która organizuje wyjazd, jeszcze nie zapodała dobrych terminów, które mnie interesują, więc muszę czekać jeszcze, aż podadzą mi dobre terminy, nie? Ale ten samolot leciał po całej mapie? Po całej wyspie? Ten samolot leci wzdłuż wyspy, w różnych kierunkach, w randomowym kierunku. Czyli tak naprawdę na północy najmniej ich jest. Niekoniecznie, no nie wiadomo kto tam ten. A tutaj pamiętam, że no jak grałem, to zginąłem. O Jezu. Dobra. Super. Dobra, tutaj się tutaj możemy rozdzielić i ten, i pozbierać. Bo jest otwarte drzwi tutaj są. Znaczy, otwarte drzwi. Ktoś tu był już. Ostrożnie. Tu musimy być bardzo ostrożni, skoro ktoś tutaj był. Jeszcze kontrol jest, żeby wolniej chodzić w razie czego. Co to jest? O, zestaw pierwszej pomocy, biorę. Czyli tak jakoś kamizelka policyjna wezmę. Weź, jak najbardziej. Tam też możesz chować rzeczy. O, super, założyłem już ją od razu. Czyli mam takie prawie połowę tego paska. Bo jeżeli to, czego nie masz, to od razu zakładasz. Bierzesz kask? Środek, nie, ja mam hełm drugiego poziomu, więc spoko. Kurde, sprawdzę jeszcze tutaj szybciutko to. Tylko wiesz, trzeba będzie częściej grać, żeby ogarnąć, no nie? To... Plecak, jest plecak, możesz... Nie, ty masz plecak. O, jest Uzi nawet, możesz sobie wziąć Uzi. A nie, to magazynek powiększony do Uzi. A ja mam Uzi? Ja mam Uzi, dobra, to ja biorę. Ja mam amunicję do... czekaj. I to jest... Jaką masz dokładnie broń? I mogę założyć, dobra, mogę to założyć. A tłumik PM? O kurde, czekaj. Mikro Uzi, to jest do mikro Uzi, ja ci to wyrzucę, jest pode mną. Wyrzuć, no. O tutaj tak pode mną. Tłumik, to jest tłumik, ej, spoko! No ja widzisz, mam, ale... czy ja nie mam jakiejś twojej tłumik. Amunicji? Ty masz mikro Uzi, te? Dam ci amunicję. Ale nieważne, na razie. Nie, masz amunicję, ja trzymaj. Bo wyrzuciłem, to szkoda, żebyś ten. Tutaj, to jest chyba 80 to jest do Uzi, amu. Dobra. Tak, do Uzi, dobra. No i super jest. Do Uzi mam w tym momencie, no nie, to no mam do Uzi trochę, więc spoko. Dobra, jest ciekawy. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o celowanie, to albo celujesz trzymając prawy, albo jak raz klikniesz, to masz wtedy taki widok, wiesz, z pierwszej osoby. Od razu. Tak, jak klikniesz, raz klikniesz. Ja gram dalej za plecami. Nie wiem jak ty... Tak, grasz za plecami, ale też możesz celować, będąc widok za plecami, możesz celować z pierwszej osoby. Klikając raz prawym przyciskiem. No nieźle, nawet już połowa zdechła. Ogólnie. Ktoś tu zginął. To, widzisz tą skrzynkę? To jest skrzynka, która dropi się ze zwłok. Więc ktoś tutaj zginął. Środek przeciwbólowy ma. Napój energetyczny. Ale nie mam tu miejsca. Tu też ktoś zginął. O, Jesus. A nie mam, czekaj. Nie, dobra, mam. Biorę amo. Łup, co on tutaj ma? Jaki poziom? Biorę ten t-shirt. Powiększona ładownica do PM, chcesz? Słuchaj, masz powiększoną ładownicę od tego typka. Ale do mojego. Tak, do PM. A ty nie, tu masz PM-kę, ale ja nie mam PM-ki. Tu leży PM-ka. To może ja sobie. Nie, to jest do mikro Uzi, to jest do twojego. Dobra, pasuje do broni mikro Uzi. Ale co to robi? To nie przypadkiem, że masz więcej amunicji, żeby jeszcze nie przeładować? Być może. A weź. A tutaj, tutaj mamy też broń, to ją sobie biorę, bo to jest do mojego. Ciekawy jest. I tu mamy plecak. Plecak poziom drugi, a ja mam. To się plecak cały czas poziom... zmniejsza, powiedz tylko. Też drugi. Strefa się zmniejsza co jakiś czas, tak. Ej, faktycznie. O kurde. No nieźle. Strefa się zmniejsza, trzeba kask uważać. Kask motocyklowy. Mam uchwyt do broni, może. Nic da radę tutaj go... więcej nie ma. Nie, to nie. Lunetę jest. Mogę dać. Ej, super! Mam lunetę do swojej broni, super! Koszula. Super. O Jezu, zabrałem. On ma tutaj UMP. Czy to jest warte UMP? Pas na narzędzia. No nie wiem, jakie bronie są tutaj dobre, wysokie wiesz? Wysokie buty. Granat hukowy. Koszula. Ładownica, pistolet. Tyle samo. Dobra, tutaj obczaję tylko strefę. Strefa jest... UMP. No dobra, wezmę sobie UMP jako zapasową broń. Jasno, jak najbardziej. Dobra, ja jestem na strychu. Na strychu też masz bronię i amo do tego, do shotguna. Ej, mogłeś wziąć jednak ten. Szybko strzelność to ci daje. Ej, bierz to jednak.
Ale które, co? Ta powiększona ładownica. Szybkostrzelność, to ci się przyda. Powiększona ładownica do... Ale to jest do PM-ki! Ale jak tam rozwiniesz, to jest lista broni. Znaczy, nie wiem, zabrałeś jak to zobaczysz, już, znaczy, nie? Mam. Masz z powrotem. Pokaż mi to, o co mi. Dobra. Powiększona ładownica. Powinieneś móc. Mogę. Dobra, no, mogę, no. Mogę. Do jak to jest do PM, to do wszystkich takich wiesz. No, tak, czyli tak, super, tak. Czyli już widzisz. Oj. Coś tu jest? Strzały słyszałem. Dobra, czekaj, strefa. Musimy iść. Nie jesteśmy w strefie. O kurde. Dobra, go. Aha, go, czyli go, w taki sposób to ona się zmienia, ta strefa. Myślałem, tak. Że to stopniowo idzie, że wiesz, co sekundę coraz mniej. Nie. Aha. No dobra. Zmienia się i mamy teraz 3 minuty, żeby się znaleźć w strefie, tak, zanim strefa białej. Zacznie się kurczyć. Bo dobra. To masz jakby dwie strefy. Masz strefę niebieską, która jest aktualną strefą, w której się znajdujemy. I ta biała jest ta, która się, że tak powiem, w której musimy się znaleźć za 3 minuty, bo inaczej będzie kaplica. Rozumiesz, jeszcze tutaj ogarnę ciekawe, tylko jakiś chęt tutaj jest. 560 osób cię ogląda. Poziom pierwszy, o fakt, dziękuję bardzo. Ładny. Łom mamy i mamy Uzi. O i mamy te, o kurde! Zobacz, ja biorę sobie to tą jest do twojego kolbę taktyczną. Wszystko. Kolbę taktyczną sobie biorę, wow. Mogę? Bierz. Nie, kolba, ale to jest kolba taktyczna do tego pistoletu. Ale to broń, ten, amunicji miałeś, ale dobra. Amunicji już mam dużo. Ciekawe. Dobra, zaraz będziemy. Rozkładajmy się. A to bombarduje poza strefą w ogóle, the fuck. Znaczy, w armii można było sobie zaznaczać znaczniki i widziałeś, ile metrów masz do zaznaczonego znacznika na mapie. Aha. Tutaj tego nie ma. Ciekawe. Tutaj musimy troszeczkę na orientację się chyba szybciej... zdać. Ale... Nie, dobra, bo ty bez splita byłeś. W ogóle fajny mam sweterek. Może sobie w paski taki. Znalazłem. Strefa ograniczenia in 2 minuty. Tak, za 2 minuty musimy się znaleźć. Czekaj, zobaczę u ciebie. Strefa gry ograniczona in 2 minut. O kurde, ale jak tam ludzie się zrespili, to mieli tyle do eksplorowania. Tutaj, w tym mieście może być masa ludzi, więc trzeba być ostrożny. No nie dziwię się, tam ale musi być zaraz będziemy w strefie, to także czyli chyba najlepiej w takich pojedynczych pewnie, najlepiej, prawda? Takich w wioskach po 2 lata. Tak, ale znaczy wiesz, taktyki są różne, bo możesz sobie faktycznie naraszować sobie na takie wioski razem z ludźmi wszystkimi i ich wybijać, albo grać ostrożnie. Ja ogólnie wolę grać ostrożnie. Tak? Czy ja mam jakąś broń? Ale coś muszę, będę musiał coś zrobić na te FPS-y, bo mam mało, jeżeli mam widok z pierwszej osoby, jest spoko. Ale widok z trzeciej to aha, już czyli nie mam ammo do pistoletu, ale dobra. Okej, leci, widzisz samolot leci, to jest nalot i jesteśmy bardzo blisko strefy nalotowej, więc musimy uważać. O shit, faktycznie. No, ale nie sięgnie nas, więc spokojnie. Dobra, wyleźliśmy już w końcu. Chcę to zobaczyć. A tam było więcej ich, tych samolotów. LOL. Dobra, to ja zaznaczę sobie środek. Zaznaczyłem środek strefy. Jesteśmy na brzegu strefy, tak naprawdę. Mi jeszcze jedno, czy ta strefa w następnej grze będzie w innym miejscu? Może być, tak. A, czyli nie jest zawsze tak jak tu. Super. To jest nie. To jest jeszcze fajnie. Ja nie wiem, czy dobrze robimy, jeżeli idziemy do tego miasta. Bo tam faktycznie jeszcze może być trochę ludzi. No i na pewno ich tam jest, tylko... 39 zostało nas. Pod B zmieniasz sobie tryb strzelania. Seria i single. Możesz sobie to... A to chyba tylko ty. Chcesz. Chyba a, tylko no bo ty masz shotguna, dobra. No okay, ja proponuję coś takiego zrobić. A jak ktoś to zrobił? Pod Z. Z. To jest dobry pomysł. Lubię już tą grę, mimo że jestem super słaby, bo nie mam doświadczenia, ale już lubię i chcę w to grać. Jak kogoś zobaczymy, to raszczujemy na niego i ten, tak. I spróbujemy kogoś ubić, bo... No jeżeli takie, z bliskiego dystansu, to dobrze. Jeżeli z dalszego ktoś ma snajperkę, to już... Snajperki można wydropić tylko z tych, z... no... ze zrzutów. Aha, jeżeli więc... klikasz shift, to nie możesz celować, już zauważyłem. No bo uważaj, bo z przodu zrzut będzie przed nami. Skąd wiesz? Mapa. Aha, zrzut, nalot w sensie. Nalot, o Jezu. Nie byl nalotu ze zrzutem. Wow, the fuck, no. Miałeś rację. Wow. Nie, widać na dole poprawę już. Co to za gra? Playgrounds... Nie, jak to jest?
Player Unknown Battlegrounds. Jezu, nigdy nie umiem tego wypowiedzieć. Może daj później do tytułu, żeby nie było. To jest stream wielkanocny. Stream wielkanocny, Player Unknown Battlegrounds. Jep, dokładnie tak. Jezu, jaki nalot! Matko boska! Jezu! Teraz spokojnie, zaraz się uciszy, a my musimy się... No, musimy troszeczkę przez miasto przejść. Tak, taką obwodnicę zrobić. Obwodnicą sobie, mam nadzieję, pojazdy? Że tutaj nie kampi. Są, tak. Są jeepy chyba, takie jakby buggy. A znasz tą mapę jakoś? Czy... A ile w to grałeś, o tak? W sumie nawet nie jedną grałem. Grę. A, jedną grę. Jedną grę tylko grałem. Znaczy wiesz, no, mechanika jest taka jak w Armii Battle Royale, więc ogarniam mechanikę gry. Mapa jest inna, więc nie ogarniam mapy, nie wiem co, gdzie najlepiej, że tak powiem, gdzie najlepiej się znajdywać, nie? Nie jest to darmowa gra. No niestety. Jestem za tobą, jak mailera dostaniesz. Nie jest to darmowa gra, mówi to Rocky, który dostał ją za darmo. Podobno do H1Z1. Wygląda jak Arma 3, no i dwa komentarze pod rząd. No jest bardzo podobna do Arma 3, bo, ponieważ jest to gra twórcy modu do Army 3. Tego, którego kiedyś graliśmy. Aha. I mamy nową strefę, musimy troszeczkę zboczyć. Dobra, 35 graczy, musimy kogoś spotkać. Na tej małej strefie, na pewno kogoś zaraz spotkamy. Dobra, ale poczekaj, mamy... Domek. Blisko do strefy. O Jezu, myślałem, że to ktoś... Bandaż. 5 bandażu. Weź sobie. Tylko idealnie. Nie wiem, w którym się aktywuje bandaż. Jak cię postrzelą, to bandaże uleczą z upływem czasu postać o 10%. No ale trzeba je aktywować. Jak? Nie można użyć, jeżeli zdrowie gracza jest powyżej 75%. Czyli można takie lekkie obrażenia. Jesteśmy w strefie bombardowań. Go! Idziemy stąd. O. Uciekamy. Musimy uciekać. O. Jesteśmy w samej strefie bombardowań. Ile zostało do bombardowania? A, 2 minuty? Nie wiem, musimy... Nie. Musimy się stąd wynieść jak najszybciej. Oh shit. Nie chcę tak umrzeć. Jak usłyszysz samolot, to jesteśmy w dupie. Ale że ludzi tutaj nie ma? Ale tu, a wiesz, że to bombardowanie to jest 1/4 tej bezpiecznej strefy, do której wszyscy już uciekają i na pewno zaraz kogoś spotkamy i jesteśmy na po... What the fuck? Bombardują nas! Nie! Czekaj, Rocky! Nie, jestem za tobą! Nie! A to jest niby bezpieczna strefa, to jest niby bezpieczna strefa! Okej, jest! Dobra, już jest, koniec. Dobra, kucamy, stary. Tak. Nawet na Z już bym poszedł, bo się boję, że zaraz ktoś tutaj nas wyczai. Spokojnie. Mamy minutę i jesteśmy w strefie. Dobra. Jesteśmy w strefie. Chodź na Z. Boże, jaki fuks, nie? Patrzmy, czy za nami kogoś nie ma, bo wiesz, wszyscy teraz będą tutaj zlatywać. Mogą. Ja tak. Osobiście nie widzę. Czy jest jakiś taki, że nawet z bardzo daleka będę ich widział? Że taki nawet 2 piksele... Ktoś strzelał. Strzelają się gdzieś, nie wiem gdzie. O! Po prawej stronie chyba. Po prawej to jest, słyszałem. Gdzieś po prawej stronie się strzelają. Dobra, idziemy dalej. Jestem za tobą. Chodź. Jestem tak trochę dalej za tobą. Wiesz co, ja nie wiem, jaki jest zasięg tutaj rysowania postaci. Właśnie. Nie wiem. Żeby to chyba... W armii to było naprawdę daleko i miałeś też przybliżenie, więc było to naprawdę daleko. Tutaj nie wiem, widzę jak to jest. Nie znam. Czyli w tamtym mieście chyba nikogo nie było. Możliwe. No dobra, już nie zdążył. Jezu Chryste, 30 w takiej strefie. No. Boże. A to jest 30 to jest, to nie jest dużo. 29. Dobra, strefa gry ograniczona, czyli musimy już być w tej strefie. Typek dwóch zabił. Maria, dotacja, dziękuję. Typek dwóch zabił. To mój trzeci donate, spoko stream, dziękuję bardzo. Jezu, no prawie 600 osób. Masz bardziej jasną grę, pewno w OBS-ie masz jeszcze po tamtym. Mam strasznie, no o faktycznie, ojej. No dobrze, że zauważyłem. Za nami! Samochód! Za nami! Tak. Widziałeś go? Widzę ich. Tak. Dobra. Widzę. Oni czają się na nas! Gdzie? Widzą nas! O, shit! Mieli chyba krzaki włączone, bo ja byłem w krzakach, a mimo to mnie widzieli. Boże, zaczął do mnie strzelać ktoś i... Ja nie sądziłem, że oni nas widzą, a jednak nas widzieli. Tak, ale nawet... Szczerze nie wiem, czy to nawet oni byli. Kurde, no trudno. Numer 15. Byli w lepszej sytuacji. Ja mam numer 15. Ranga zespołu. No tak, bo to jest, no my jest, bo to jest jako zespół, więc my jesteśmy... Czyli było 48 zespołów. Tak, już sobie ściemniam troszeczkę tą grę dla was. Wow, czyli troszeczkę lepiej. Średnio... Nie, to można grać tylko zespołami tutaj?
Nie, może też pojedynczo, no oczywiście, że tak. Czyli tak naprawdę tutaj każdy był zespołowo tu praktycznie. Jeżeli wchodzisz na mecze duo, to wszyscy gracze są w drużynach dwuosobowych. A, dobra, i wszystko jasne. Jeżeli wchodzisz na singla, to jest tak zwany, wiesz, free for all, każdy na każdego. Nie? Czyli tutaj zawsze będą drużyny jakieś. Tutaj mieliśmy drużyny, tak. Wow. No nieźle. Dobra, to było a super. Jak grasz, a jak grasz na czwórki, no to masz troszeczkę gorzej, bo wszyscy, wiesz, w czwórkach chodzą, nie? To było super.